Siemanko, ja jestem Drizzy, witam was w kolejnym odcinku, w sumie w drugim odcinku, w którym pokazuję wam niesamowitą, ludzie, rękawicę nieskończoności, Thanosa oczywiście, z najnowszego filmu Marvela, czyli Endgame, prawda, Avengers Endgame. Każdy z was pewnie o tym słyszał, każdy z was pewnie oglądał itp. itd. Naprawdę bardzo się jaram tą oto modyfikacją, a dokładniej to datapakiem. W ostatnim odcinku zdobyliśmy sobie tą rękawicę i pokazałem wam właśnie, jak ją zdobyć na najnowszym Minecrafcie 1.14. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego odcinka, to macie go w karcie w prawym górnym rogu, więc można sobie go obczaić. No i dzisiaj zobaczymy, co ona robi, a ma naprawdę bardzo dużo mega, mega porąbanych, ludzie, właściwości, bo jest wszechpotężna. Ale zanim wam pokażę, zanim wam to wszystko zaprezentuję, to mam nadzieję, że klikniecie czerwony guziczek, który nazywa się subskrybuj, oraz zostawicie łapkę w górę, ponieważ wtedy, no, szybko nagram wam kolejny odcineczek. A tak w ogóle to jestem pewien, że pamiętacie epicką akcję, którą robiliśmy ostatnio z fikołkami. Czyli Minecraft Day, gdzie mogliście mnie spotkać w salach zabaw fikołki. I w tym momencie mam dla was naprawdę epicką wiadomość, ponieważ akcja zostaje powtórzona. Będzie można mnie spotkać 26 maja o godzinie 10 oraz o godzinie 15 w sali zabaw fikołki w centrum handlowym Wrocławia. Atrakcje, które będą wam zapewnione, to budowanie bazy minecraftowej, nauka programowania w Minecrafcie oraz nauka gotowania potraw podobnych do minecraftowych. Siemka. Co tam nauczyliście się programować? Jeżeli chcecie mnie spotkać, to macie link w opisie, gdzie możecie zakupić bilety oraz link do wydarzenia na Facebooku. Mam nadzieję, że się zobaczymy. A dobra, to teraz w takim razie zobaczmy sobie, zacznijmy od tego, oto tutaj, tej oto dziwnej strukturki, którą jest coś... Czy wy to widzicie, ludzie? Czy wy to widzicie? Czy ja mogę na to... Nie, nie mogę na to wejść. O lol, to jest księżyc. Tak, to jest The Moon, który zespawnowałem. Macie właśnie Summon The Moon, taką komendę tutaj, jak widzicie, i wtedy wam się spawnuje ten księżyc tu. I możecie go wysadzić oczywiście. To jest chyba jedna z najbardziej powalonych właściwości tego, ale oczywiście, no wiecie, no nie będziemy tego spawnować samego w sobie. Dlatego, że chcemy powalczyć z jakimiś potworami, prawda? Więc zobaczmy, naspawnujmy tutaj creeperów. O, przypadkowo użyłem na niej rękawicy i porozwalałem. Już za łatwe to jest, naprawdę za łatwe. I uwaga, zróbmy teraz detonate. Chwila. Tutaj. Trzeba tak, o, dobra. Destroy moon, lecą nam kawałki meteory, które rozwalają świat. I jak widzicie, creepery niestety akurat to przeżyły, bo nie wiem, w sumie nie mam pojęcia. Dobra, tutaj poza zespawnowaniem tego księżyca, który możemy wysadzić, mamy umiejętność portal. Umiejętność portal pozwala nam się teleportować po prostu, czyli latać sobie w sumie na game modzie 3. No bardzo, dosyć przydatna, szczerze mówiąc, umiejętność. Okej, dobra, proszę o wyjście z niej. Dobra, kolejną jest uniesienie, czyli lift. Patrzcie, możecie zastosować tą umiejętność tak, żeby podnosić różne moby do góry i je właśnie na przykład, patrzcie, możemy je podnieść, możemy podnieść tego moba i go zabić teraz w ścianie. Możemy go włożyć do środka tutaj i go trzymać, i go dusić pod dirtem. Możemy robić z nimi ogólnie co chcemy, możemy je wyrzucić tak, że zostaną one po prostu unicestwione, prawda? No to jest dosyć, fajne, prawda? To jest dosyć fajna zdecydowanie umiejętność tego oto, tej oto rękawicy. Psz, dobra, a da się go wyżej podnieść? Chwila. Wow, ludzie, patrzcie! O kurde, dobra, ej, wpadłem na jeden pomysł. Jeżeli zostawicie 5000 łapek, to w następnym odcinku zrobię walkę z Ender Dragonem tą rękawicą, jeżeli chcecie oczywiście, więc napiszcie mi, czy chcecie po prostu, żebym zrobił taki odcinek i wtedy być może go właśnie nagram. Dobra, kolejne nasze właściwości, stąd mamy już wszystkie zrobione, więc teraz weźmy sobie drugą rubrykę. Czy tutaj mamy coś? Tutaj chyba nie mamy. Dobra, tutaj mamy revert. Patrzcie, o, co to jest?
Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, co to robi. Cloak. LOL? To nam daje... Nie do końca to rozumiem. Czy my siebie tylko możemy wysłać? Bo widzę, że znikam w jakiś sposób jakby. Mogę znikać i się pojawiać. To się nie, chyba niczym nie różni od przedniej umiejętności, czyli od portalu. Dobra. Transform. Co? O kurde! Co to jest? Ludzie! Możemy przekształcać, chwilę, zmienię sobie trochę na mniej tych czanków. Możemy przekształcać potwory w jakieś dziwne rzeczy. Ej, masakra, coś mi się zlegowało ogólnie. To chyba od tamtej umiejętności niestety, więc sobie weźmiemy jeszcze raz tutaj po prostu. Wejdziemy do tego oto świata. Dobra, czy ten świat się pojawia? Chwila. A, to na ten, to na tej umiejętności to się robi. Czyli możemy na chwilę przetransformować każdego moba w jakąś inną rzecz. Erase. Dobra, chwila. Zobaczmy, co to robi. Co robi Erase? Co to robi? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co robi ta umiejętność. Chwila, control. Control. Co robi control? Co robi umiejętność control? Dobra. Ja się dopiero uczę korzystać, ludzie, z tej rękawicy, bo to nie jest proste, jak widzicie. Revert. Revert wiem, co robi, ludzie. Revert chyba wiem, co robi. Chwila, weźmy sobie diamond block. Weźmy sobie może to. I tak, postawmy tutaj sobie diaksy. Weźmy ukośnik game mode survival. I dobra. Użyjmy to w ten sposób. Zaraz wam pokażę. Chwila. Gdzie jest to revert? Czy to było w tej ikonce? Erase? Nie. Control? Nie, to nie to. Detect. Trap release. A, dobra. To jest jeszcze inna umiejętność. Gdzie było revert? Tutaj jest revert. Dobra. Patrzcie. Chyba możemy zrobić to tak. I teraz możemy odzyskać. Patrzcie. Możemy stać się przez to kompletnie bogaci. Bo bierzemy revert i mamy z powrotem diaksy. Widzicie to? Z powrotem, a nie, to tak nie działa, ale możemy cofnąć czas jakby w Minecrafcie, rozumiecie, o co chodzi? Że rozwalamy jakieś bloki, a następnie je po prostu z powrotem wyjmujemy i możemy z powrotem je zabrać. Tutaj mamy detect, patrzcie, detect pokazuje nam wszystkie moby, które są w danym świecie, czyli możemy właśnie się dostać gdziekolwiek tylko chcemy. Weźmy sobie creative'a. Dobra, weźmy sobie creative'a i teraz robimy detect i na przykład chcemy zobaczyć go, tutaj jest elf, mroczny elf tutaj jest, dobra, teraz bierzemy, patrzcie, trap release ich po prostu trapuje w najbliższym miejscu, bierzecie ich i to ich trapuje w najbliższej ścianie po prostu. Więc to jest lepsze wykorzystanie tej umiejętności lift, którą wam wcześniej pokazałem. Dobra, weźmy go. Weźmy na nim tą umiejętność. O, zobaczcie, możemy go też odesłać do innego świata. I teraz, patrzcie, możemy pójść na górę. I uwaga, release. Chwila, chyba go już wypuściłem przypadkowo. Trap release, dobra. Dobra, weźmy go. Chodź tu, creeper. Creeper. No to ta rękawica jest epicka, ale nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli. Dobra, pyk i wypuszczamy go. Bierzemy go i pyk. Release. No dawaj, release, halo. No dobra, w każdym razie to może wysyłać właśnie moby do innego wymiaru i one są w innym wymiarze, a następnie możecie je pyk i wypuścić z powrotem, ale nie wiem. A, bo one się wszystkie... Wszystkie są wypuszczane w jednym miejscu. Pyk. I wypuszczamy je. I są z powrotem tu. Widzicie? Inny wymiar. Nasz wymiar. Halo, nasz wymiar. Nasz wymiar. O, dobra. No, możemy je wszystkie zamykać. Możemy je wypuszczać. I ogólnie fajna umiejętność. Ciekawi mnie, co się dzieje z innym graczem, na przykład, jeżeli mu tak zrobimy, prawda? To jest dosyć ciekawe. Dobra. Detect już wam pokazałem. Fire redirection, dobra. Bolt, pokażę wam bolt. Bolt to jest po prostu takie
możemy strzelać właśnie do mobów. To jest umiejętność typowo bojowa naszej rękawicy, więc jest ona dosyć dobra, bo możemy strzelać takimi piorunami. To jest całkiem fajne. Puls. Puls jest czymś mniej więcej podobnym z tego, co się orientuje. Dobra, tylko zespanujmy sobie kolejnego mobka i weźmy teraz puls na nim. Puls odpycha po prostu. Chce was ktoś zniszczyć, zaraz wam pokażę. I zobaczcie, idzie do was creeper na przykład. A wy, o kurcze, nie chcę go rozwalać na przykład, bo chcę z niego płytkę. Pyk, odpychamy go tylko. Tylko go odpychamy, widzicie? Albo odpychamy go od naszego domu na przykład. Możemy go odepchnąć, idzie nam zniszczyć dom. Chce wy, albo już jest przy wybuchu. My go odpychamy, widzicie? Przy samym wybuchu będzie. Zobaczmy, ciekawe czy da się z niego zrobić bombę. Chyba się nie da. O kurcze, dobra, nieźle. Całkiem niezła umiejętność akurat, mi się nawet podoba ona. Dobra, i tutaj mamy mamy jeszcze Ignite. Ignite to jest najpotężniejsza umiejętność, ja się nie ubawiłem. Patrzcie, klikamy. To jest trochę lagujący komputer, ale jest naprawdę epickie, zaraz zobaczycie. Podpalacie coś i po 15, o nie, coś stało. Po 15 sekundach wszystko to wybuchnie. Niech świat płonie w Minecrafcie. Dobra, weźmy sobie teraz w takim razie Flint and Steel. Dobra, to jest całkiem spoczko. Patrzcie, i bierzemy teraz moc, która się nazywa Fire Redirection. Halo, gdzie jest Fire Redirection? Bierzemy ogień i teraz, uwaga, pyk. Wypuszczamy go. Możemy, chwila, może lepiej zadziała to na jakimś mobie właśnie. Bierzemy ogień. Wzięliśmy go, pyk. I w niego. Dobra, coś mi tutaj nie pykło. Nie wiem z jakiego powodu. O, właśnie, i podpalamy teraz. I creeper jest podpalony, a bez wybuchania, bo normalnie zapalniczką go po prostu odpalacie. A tym on się podpala i rozwala się bez... bez żadnego wybuchania. Więc no rozumiecie chyba zastosowanie tego. Naprawdę to jest mega, mega super. Erase, chwila, erase to było. Czy erase wam już pokazywałem? Dobra, nie wiem. O, control, nie wiem co robi, tylko to control. Nie mam pojęcia co to może robić, bo to jest dosyć dziwne. Chwila, kompletnie nie mam pojęcia co. Co to może robić w ogóle? Ale, no nie wiem. Erase, co to robi? Co to robi erase? Halo, co to robi? Może bierzemy erase i teraz musimy wziąć control i co? Dobra, nie mam pojęcia. A jest jeszcze umiejętność summon bats, patrzcie. Rozwalamy takimi oto nietoperzami. O kurczę, to też jest lagujące dosyć. O, odlaguj się, Minecraft. O nie, masakra. Dobra. To jest umiejętność ogółem, która rozwala wszystko, co stoi nam na drodze, ludzie. To jest naprawdę niezła całgrze właśnie umiejętność, ale nie wiem czemu, ale się strasznie zlagowała właśnie w tym momencie. Może to spawnuje jakoś strasznie dużo czegoś, nie wiem, chwila. Weźmy, zresetujmy świat w takim razie po raz kolejny. No to będzie całkiem git, jeżeli to zresetujemy i będzie działało. Please, działaj. O nie, co mi się stało z ręką. Dobra. O nie. Średnio działa. Dobra, chwila. Zmniejszmy sobie to maksymalnie. Może będzie lepiej działać teraz. Dobra. Coś czuję, że popsułem, ludzie. W każdym razie ta umiejętność rozwala właśnie nietoperzami. Weźmy może peaceful albo coś. Wait. Weźmy peaceful. Niech zniknie. O nie, ludzie, popsułem cały świat. Niestety. Popsułem cały świat w Minecrafcie w tym momencie. I strasznie mi jest z tego powodu źle. O nie, no i to jeszcze ostatnią umiejętnością, ale no, chciałem się z wami pożegnać jakoś normalnie. Chwila, może będzie dało. O, dobra, udało się. One wszystkie padły. Git. Dobra. Gitara. Odlagowało się, super. Dobra, użyjmy tej umiejętności w takim razie tylko raz. Żeby nam nie lagowało tym razem. Patrzcie, pyk, bierzemy. Sound bats.
Pyk. Co to robi? I a one się samonują i następnie rozwalają wszystko, co im stoi na drodze. Chwila, ja stąd proponuję odlecieć. Może tam, gdzie ich nie będzie, będzie mniej lagowało. Sorki, naprawdę, że to taki lagujący odcinek, ludzie, ale niestety, jak widzicie, średnio mogę z tym cokolwiek zrobić. No dobra, ale to już mniej więcej wszystkie umiejętności. Jeżeli chcielibyście, żebym powalczył tym z Ender Dragonem, no to ja bardzo chętnie nagram dla was taki odcinek, tylko piszcie komentarz, że chcę, żebyś powalczył z Ender Dragonem albo coś. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. O kurczę, ale się laguje. Wow. Wow. Chyba za dużo rzeczy tutaj już zrobiłem, ludzie. Zdecydowanie za dużo rzeczy tu zrobiłem. Zdejmijmy w ogóle rękę z tego. O, dobra. Ej, jak zdjęliśmy z tego tylko rękę, to się odlagowało. Dobra. Więc ludzie, to by było na tyle. Ja jestem Tritsus. I no, to było na tyle. Na razie. Bdzz.